Siemaneczku, mój drogi widzu, ja jestem Daniel, a dzisiaj postanowiłem sobie trochę pożartować w Szwecji. Wczoraj oglądałem filmik pewnego youtubera ze Stanów, który zrobił fajny prank, wlał dwie butelki płynu do naczyń, do fontanny, narobiło się masa piany. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale trochę mi się nudzi i tutaj u nas w mieście, w centrum też jest taka fontanna i teraz jadę do sklepu. Kupuję dwie butelki litrowe płynu i jak się zrobi już późno, że nie będzie ludzi na mieście, zrobię taki żarcik sobie tutaj na mieście, zobaczymy jak to będzie wyglądało i czy później w internecie będzie jakaś informacja, no bo Szwedzi lubią takie głupoty publikować i śmiać się z tego, więc przetestujemy ich humor, zobaczymy czy mają dobre poczucie humoru jak my Polacy. Dobra, nie przedłużam, lecę do sklepu po dwie butelki płynu i widzimy się później. Witajcie moi drodzy, więc doczekałem się już późnej pory, jest godzina 1:14, nie wiem czy widać. No ale Szwecja nie jest super ciemno, no ale nakręciłem się na zrobienie tego żarciku sobie. Bo w tym materiale, co oglądałem na YouTubie, tego youtubera ze Stanów, którego obserwuję, bardzo fajnie to wyszło. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Czy naprawdę to się tak spieni? Zobaczymy reakcję jutro ludzi, jak to zobaczą. To jest Szwecja, to podejrzewam, że jakieś zdjęcie się na Facebooku pojawi, czy może na jakiejś stronie regionalnej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a teraz wsiadam do samochodu i ruszamy. Masakra. Niezła niespodzianka. Nie wiedziałem, że w nocy ta fontanna jest wyłączana. No nic, wrócę tutaj o poranku i jeżeli będzie już włączona, dokonam swojego planu. A na tę chwilę niestety wracam z powrotem spać. Więc do zobaczenia za kilka godzin. Dzień dobry moi drodzy. Jest godzina 7:20. Miałem zamiar wstać wcześniej, ale jakoś nie mogłem się ściągnąć z łóżka. Więc mam nadzieję, że tym razem fontana działa. No, przejadę sobie obok, zobaczę gdzie postawić auto trochę dalej. No i dokonam tej fantastycznej zbrodni. No ale w sumie to nawet może i dobrze, że teraz to zrobię, bo będę miał chwilę czasu zobaczyć później reakcję, bo wrócę z powrotem, zjem jakieś śniadanko, coś tam, no i pojadę na miasto, zobaczę co tam się dzieje. No dobra, lecimy. Masakra, zbliżam się do miejsca, trochę mam stres, no ale jest za 15:08, więc jest niedziela, więc jeszcze wszyscy w miarę śpią, nie ma ludzi, więc szybko akcję trzeba zrobić i uciekać. No dobra, w miarę szybko to poszło. Apaszkę sobie wziąłem dla niepoznaki, ale ciekawe co z tego wyjdzie, bo to trochę daleko od tych sikającej wody na środku, no ale zobaczymy, powinno się wymieszać. No to czekamy na efekt. Thank you.
godzina po moim żarciku. Myślałem, że więcej będzie tej piany, ale obejrzałem jeszcze raz ten filmik tego youtubera ze Stanów i jednak tam ta fontanna była trochę mniejsza, tutaj jest większa ilość wody, więc myślę, że jakbym wlał 2-3 butelki tego płynu, znaczy dwie wlałem, ale jakbym wlał 3, może 4, byłoby tego więcej. To bardzo ładnie wygląda w środku dnia, jest godzina 11:15, a tutaj śnieżno-biały kolor. Nie wiem czemu, ale takie głupie rzeczy mnie śmieszą. Spodziewałem się tego, myślałem, że to będzie śmieszne, a ludzie traktują ten mój żarcik jako atrakcję. Niektórzy to dotykają, niektórzy sobie robią zdjęcie, niektórzy to pianę nakładają sobie na głowę. No fajnie, fajnie się to przyjęło, ale czekam na reakcję. Na większą reakcję. Zobaczymy, czy coś będzie gdzieś opublikowane, gdzieś na Facebooku, czy na jakiejś stronie tego miasta. No, fajnie wyszło mi. Ja tam lubię takie śmieszne, głupie rzeczy sobie porobić, pośmiać się trochę, ale widzę, że ludziom też to przynosi radość. Może trzeba zacząć nowy content na kanale i robienie sobie takich delikatnych psikusów dla śmiechu. Śmiech to zrobię, to nie ma co sobie ograniczać. A na tę chwilę żegnam się z wami. Jak znajdę jakieś informacje o tym moim psikusie, to wam wrzucę. Dołączę tutaj do filmiku, żebyście sobie mogli zobaczyć. A na tę chwilę żegnam się. Siemanko, cześć.